Wróciliśmy do domu i zabieramy się za tą ścianę. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji, zaraz wam powiem, o co chodzi. Szczerze mówiąc, o takiej komplikacji to w ogóle żeśmy nie myśleli i nawet nie sądziliśmy, że to jest możliwe coś takiego się wydarzyć, jeżeli chodzi o te panele, które kupiliśmy na ścianę. Natomiast gdzie je będziemy kłaść? Zacznijmy od tych przyjemniejszych rzeczy, które wiemy, jak będą, jakie jest na nie założenie. Będziemy je kłaść tutaj na tą ścianę, zaraz obok okna. A teraz zabieramy się za remont. Myśleliśmy, że zrobimy to tak szybko, natomiast nic bardziej mylnego. Panele, jak się układa te wiodełkę, to idą tak, no nie? Później następny idzie tak i następny idzie tak. A my dostaliśmy tak, tak, tak. Tak. Po prostu kilka paneli w tym samym kierunku. Nie jesteśmy w stanie ich odwrócić, bo wychodzi ten sam kierunek. Więc nie będziemy w stanie tego dzisiaj skończyć. Natomiast zrobimy to, co będziemy w stanie, a jutro podjedziemy do sklepu i po prostu wymienimy ten panel, jeśli się uda, a jak nie, to dokupimy po prostu w dobrym kierunku. Tutaj już cały pokój opróżniliśmy. Krzyś zdążył wykuć miejsce, żeby spuścić kabel. I to jest, kabel będzie przykryty, on po prostu tak tutaj wystawał, bo wcześniej była to dobra wysokość i było to dobre miejsce, natomiast wszystko się w życiu zmienia i również umiejscowienie kabli. Panele wyglądają w ten sposób i w kamerze ten odcień panela jest identyczny jak nasza podłoga. Jakby wiesz, pasuje to do siebie. W kamerze nie ma różnicy. Wzór mamy taki i to jest taka jodełka w różnych odcieniach, nawet bym powiedziała diametralnie różnych między sobą. No i będziemy ją teraz łączyć. Panele są z fugą, taką, no nie przeszkadzającą, czarną, ale nie przeszkadza mi. To według mnie wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o jakość tych paneli, jeżeli ktoś by się zastanawiał na podłogę, to raczej w miejscach, gdzie jej mało będziecie używać, z racji, że my ściany będziemy mało po niej chodzić będzie tak, idealne. Dotyku, po prostu czuć, że to... Że one są takie delikatne. Jako panele podobają mi się bardzo. Na podłodze też by wyglądały pięknie, tylko mam wrażenie, że są bardzo delikatne. Jesteśmy trochę zawiedzeni, bo myśleliśmy, że jak dzisiaj zaczniemy, tak dzisiaj skończymy. Bo panele idealnie mieszczą nam się, no idealnie nie do końca, ale mieszczą nam się tutaj dwa panele od sufitu do samej podłogi. I właśnie o to chodziło. Widzicie tam jodełkę. Jeden idzie w dół, drugi idzie w górę. No i w tym momencie, jak macie dwa takie same koło siebie, to ich nie połączycie. Tak, a mamy za dużo tych w jedną stronę. Uprzedzając pytania, nie da rady tego odwrócić. Gdyby ktoś powiedział, o jesteście coś tam, bo tutaj się pióra łączą i tak dalej, te panele na siebie nachodzą. Jak wrócę, to dalej jest w górę. Tak, dalej jodełka idzie w górę. Jak go obrócę jeszcze raz, to jodełka dalej idzie w górę. Tak, także nie ma to zupełnie tutaj znaczenia. Jeszcze tak stwierdziliśmy, że mogłoby to być dobre, bo w sumie nam nie są potrzebne te pióra i stwierdziliśmy, że najwyżej je odetniemy. No ale niestety nie ma opcji takiej. Dobrze, kleimy to co mamy, zaczynamy od góry. Od góry, od tam od rogu. I działamy. My panele będziemy kleić na mamucie, zresztą tak jak wszystko, zawsze nam się to sprawdza. I jak na razie wisi. Taram. To będzie szybki odcinek. Dobra, jesteśmy w połowie naszego remontu i to jest ostatni panel, który będziemy dawać na końcu i w tym celu odcinamy pióro, żeby po prostu zakończyć sobie to wszystko ładnie i żeby to pióro nie zostało i tak nieestetycznie nas denerwowało, wyglądało i w ogóle nie jest tutaj na ten moment potrzebne. To jest najszybszy remont, jaki w życiu robiliśmy. I nie możemy odżałować tego, że gdyby nie ten jeden spierniczony panel, który jest tutaj źle włożony w to pudełko, to zrobilibyśmy to w pół godziny. No, ładnie poszło.
No ale tak mówię, to jest słaba jakość. W życiu bym naszych paneli nie przeciął. Tak? No nie. Nie ma szans. Znaczy słaba jakość, no może... Trzymaj mocno. Może front jest i mocny. To takie właśnie mi się wydawało. Delikatniuśkie. Pierwsza część prac zakończona, czyli mamy pół, dosłownie to jest połowa, bo druga połowa tutaj. Może to wygląda na razie dziko, ale jak dopasujemy do tego kolejną ścianę i tutaj pójdzie zasłona, wszystko będzie się nam pięknie zgrywać. Teraz będziemy docinać panel, już mniej więcej sobie zaznaczyliśmy taśmą, gdzie to ma być. Dlaczego ta taśma? To Krzysia powie, jak zawsze, ale zawsze zwracamy na to uwagę, bo to jest ważny aspekt. Bardzo ważny, ale w tym momencie kompletnie nieważny, bo i tak będzie to za listwą. No, ale... Ale gdybyśmy chcieli zrezygnować z list, to chcielibyśmy mieć idealne, ładne cięcie dzięki tej taśmie. Tak. Dzięki tej taśmie po prostu panel, czy płyta wiórowa, czy cokolwiek tniecie, nie postrzępi się. A raczej zminimalizujecie to strzępienie no praktycznie do zera, jeżeli się przyłożycie przy cięciu i macie już taką rękę do tego, że ogarniacie temat. Mój mąż jest hardcorem. Postanowił wszystkie przeciąć razem. Co może później tak? Nie mów tak, bo wiesz jak to się kończy. Panele docięte. I teraz sprawdzimy, czy nam się to wszystko ładnie zgodziło. Mamy dzień kolejny, ale byliśmy w Merkury Markecie. Udało się wymienić ten jeden panel, żeby nam to wszystko grało, więc mamy absolutnie wszystkie części potrzebne, żeby zrobić tą ścianę. Kupiliśmy też szynę, ponieważ to będzie demontowane, ta żaluzja. Będzie tutaj firana i zasłony. I tutaj też mamy taką sztukaterię, ale to już w osobnym materiale będzie, jak będziemy robić tą ścianę, ponieważ całość dzielimy tutaj na raz, dwa i trzy tutaj przy orbitreku ściany. Bo to już mamy zrobioną. Tak, ja jestem ubrana praktycznie identycznie jak wczoraj.